a dzisiaj w Spider-Man. Powinienem poszukać migających świateł na detonatorach. Rozbrojemy. Dobra. Pora znaleźć resztę. Oj, poczekajcie, bo kurna czas mi szybko ucieka. Tam jest mryga, okej, okay, mam następną, tam jest następna. Dobra, jest jedna po drugiej, dobrze, dobrze. Sorry, mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas, bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. Uwielbiam reality show, a ty? Może, ale to trzeba być walniętym człowiekiem. Ach, niektórzy dla... Co jest? Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dałam mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Teraz... Wiesz, co będzie dalej. Jazda za samochodem bez sanek pod spodem. Czekaj! Detektywie, znalazłem ostatnią skrytkę. Czy mam jeszcze czegoś poszukać? Nie. To ostatni element dziedzictwa Hardiego. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeszcze jedno. Masz rację co do nowej Black Cat. Miej na nią oko, dobra? To dla mnie bardzo ważne. Oho! To było dziwne. O co mu chodziło? Lepiej do niego zadzwonię i spytam. To pewnie jej stary. Przez ciebie wybrany jest nieaktywny. To pewnie robi jej stary! Dziwne. Lepiej zajrzę na posterunek. Na bank to jest jej stary! Hej, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Nie ma takiego. Pierwszy słyszę. Starszy koleś z wąsem. Albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Mówiłem! Tak, ktoś mnie wkręcił. Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, z tej strony Walczy. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka gry z serii Spider-Man. Dlaczego kolejnego? No bo to w sumie jest kolejny chyba 33 odcinek, a drugi z DLC, który zaczęliśmy sobie w poprzednim odcinku, The Haste, razem z Black Cat. No i już tam zaczynają się małe niesnaski, żeśmy dowiedzieli się, że jesteśmy wciągnięci w wojnę mafijną dwóch rodzin i jeszcze Black Cat tak wsadza kij w mrowisko, łącząc siły jeszcze z innymi, więc jest generalnie mega, mega super. Mapa się zmieniła. No jak obiecałem, to zaczniemy sobie od znajdziek, po prostu tych dzieł sztuki, które mamy, bo mamy, już nie mamy Yumi, tylko mamy... Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. No, gdzieś jest. Nie mamy już Yumi, mamy detektywa... Zapomniałem, Marlowa chyba, detektywa... Ojejku. Łup musi gdzieś tu być. Mi się wydaje, że gdzieś tu na dachu jest. Hop po prostu się szykuje do emerytury. I okazuje się, że Black Cat nie była pierwszą Black Cat. Kolejne dzieło sztuki. No właśnie. Hej, detektywie, mam dla ciebie kolejny obraz do odebrania. Dzięki, Spider-Manie. Zaraz kogoś po niego wyślę. Dobra, ojej. Się zastanawiam, czy Hardy miał rodzinę? Tak, córkę Felicię. Kto by pomyślał? No właśnie. Wiem, co ci chodzi po głowie. Pewnie poszła w jego ślady. Ale nie, sprawdziłem ją. Jest czysta. No właśnie, nie do końca. Po prostu jej jeszcze nie złapali. Policji udało się dorwać jej kostium i sprzęt, ale ona sama uciekła. Sam nie wiem, to się nie klei. Kiedy przesłuchiwałem Hardiego, zdawało się, że naprawdę ją kocha. Raczej nie chciał jej wplątać w swoje zbrodnie. Naprawdę? Dobrze wiedzieć. Rozejrzę się za pozostałymi skradzionymi obrazami. Wygląda na to, że tatko nie chciał, żeby córka poszła w jego ślady. Ale jednak poszła, jak wiemy, no bo Felicia jest Black Cat. I jak się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ma syna. No i Spidey miał taką chwilową zagwozdkę. Uwaga jednostki, ważny świadek w sprawie Marzi został porwany. Potrzebne wsparcie. Dobra, teraz to poczekaj, jestem zajęty. Nie będę robił tych przestępstw na razie. Tu mamy, okej, okay, to się świeci. A w ogóle właśnie, świecą się te. Dzieło sztuki. Detektywie, znalazłem kolejne skradzione dzieło. Wysyłam współrzędne. Dobra robota. Powiedz, spotkałeś tę nową Black Cat? A co, nad jej sprawą też pracujesz? Nie, jestem ciekaw. Jaka ona jest? Skomplikowana, frustrująca, manipuluje ludźmi. Ale ma dobre serce. Okrada tylko bogaczy, albo tych,
którzy jej zdaniem na to zasługują. Zdołała ci umknąć? Nie jeden raz. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wiem, o czym mówisz. Do następnego. Dobra, do następnego, okej. Okay. Czyli to tak, tu mamy jeszcze jeden obraz, no to dobra, zróbmy to. Jedno przestępstwa. Niech będzie, to będę miał mniej po prostu poza nagraniami. Oj, troszeczkę za daleko, ale tu się jeszcze bujnę. Wow, trzymają w bagażniku cywila. Cześć, chłopaki. Tak, to ja. Zabawy w bagażniku? To niebezpieczne. Ładnie się przykleił do ściany. Drugi się przykleił. I kolejny się przykleił. I kolejny. I ty też jakbyś się przykleił, to by było super. Cześć, chłopie. Jak tam było w bagażniku? Super ansko, co? Dzielnie się spisałeś. Policja zaraz tu będzie. No i elegancko, dobra, lećmy dalej. Po prostu szukamy kolejnego dzieła sztuki. Dawaj, dawaj, Spajnik. Już niedaleko. O nie! W lokalnym sklepie właśnie włączył się alarm. Oj. Zgłoszenie z Lenox Hill. Oj, ojej, jak ja, kurna, czasami mi się tak nie ciężko... O, dobra, widzę. Kolejne dzieło sztuki. Detektywie, mam kolejny obraz. Dobra robota, powinniśmy załatwić ci odznakę. Powiem komuś, żeby go zabrał. Czy powiedziałbyś, że nowa Black Cat przypomina starego? Cóż, zdecydowanie wzoruje się na Hardim. Jej ubiór, technika, ba, nawet jej sprzęt wygląda jak podkręcona wersja jego. No tak, przecież już od jakiegoś czasu macie jej rzeczy. Czyli kradnie też własność intelektualną. Powiedziałbym raczej, że ją ulepsza. Na jej tle Hardy wypada blado. Mam wrażenie, że ją podziwiasz. Po takim czasie w branży trudno nie dostrzec prawdziwego talentu. Ty zresztą raczej też nie szczędzisz jej pochwał. O, no wiesz, jest jak mówisz. Trafił swój na swego. Dam ci znać, jak znajdę resztę łupów. Dobra. Okej, czyli tak mamy. Następny obraz mamy tutaj. Być może teleportujemy, będzie szybciej, bo tam na północy chyba nic nie ma. W ogóle, no właśnie, te dzielnice są tak podzielone. Tu coś jeszcze będzie zablokowanego. A to po jednej sztuce, dobra. Zróbmy to jeszcze przestępstwo, niech będzie, bo po prostu... Muszę, bo się uduszę. Ludzie Hammerheada zaatakowali sprzedawcę. Cześć, chłopaki. W górę ptaki. Chłopaki! Sklep z kostiumami dla bandziorów jest ulicę dalej. Ja bym powiedział dla klaunów bardziej, ale okej. Okay. Dobra, popadali chłopy. Szybko, szybko. Harad. Nie pozwolę Hammerheadowi położyć łap na tym mieście. No i dobra, i zobaczcie. Dosyć szybko, Boże, jak nam mega gigo szybko idzie. Dobra, teraz tak, tu został obrazik. Kurde, szkoda, że tylko mamy tak mało tych miejsc szybkiej podróży generalnie. Bo kurde, mieliśmy te stacje badawcze, teraz mamy to zdecydowanie mniej. To jest troszeczkę irytujące, że te stacje, że chociaż tą szybką podróż mogliby zostawić. Tak to będziemy latać po całym mieście jak głupki. Czasami niepotrzebnie. Dobra, dawaj ten obraz. Jeden ze skradzionych obrazów powinien gdzieś tu być. Oj, ominąłem. Dobra. Czekajcie, 29, dobra, czyli gdzieś tutaj. Dobra, już widzę. Łup musi gdzieś tutaj. Jest. Znowu Jamesonowi przerwaliśmy. Dobra, gdzieś, o Boże, gdzieś tutaj pamiętam był. Kolejny obraz ukryty przez Hardiego. Wielkie dzięki, wyślę tam ludzi. Dlaczego stary Black Cat próbował uciec z Rikers? Miał przecież szansę na zwolnienie warunkowe. Hardy stał się zbyt pewny siebie. Marzia chciała, żeby dla niej pracował. Odmówił i trafił na jej celownik. Lepiej, żebyś się tam nie znalazł. Zwłaszcza, jeśli masz rodzinę. Marzia załatwi każdego, byle tylko dopiąć swego. Zauważyłem. Jesteśmy w kontakcie. Dopóki nie trafią się na nas. A, dobra, ojej, trochę zapamiętałem ten obraz, ale dobra, to lećmy po następny.
Na szczęście nie są gdzieś tam daleko od siebie, nie? Okej. O! Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. Dobra. Do wszystkich jednostek mamy pościg. Podejrzani są prawdopodobnie z magii. Udajcie się do Hell's Stacks. Oj, matko kochana, Spidey, no czasami to sterowanie z tobą. Nie współpracujesz nic, chopie. Dobra, czyli to jest gdzieś tu. Dlaczego mam wrażenie, że to będzie... Chwilę wcześniej bym spadł, to bym się zderzył z pociągiem. Super, nie? Znalazłem kolejny obraz, detektywie. Hardy miał oko do sprytnych kryjówek. Był naprawdę zdolnym włamywaczem. Oczywiście. Jak udało wam się go złapać? Chciałbym powiedzieć, że dzięki solidnej robocie, ale coraz częściej mam wrażenie, że dał się złapać. Żeby uciec Marzi? Przecież wiedział, że mogą go dorwać w więzieniu. Owszem. Ale tylko w ten sposób mógł chronić córkę. Tyle, że odsiadka okazała się znacznie dłuższa niż planował. Dobra, dobrze nam idzie. O, właśnie, na ten właśnie nam kierowałem. Dobra, no to zostały 3 obrazy. Szybko idzie. Zostały 3 obrazy, 33% kampanii już mamy. Kurde. Chyba to zajmie mi za 4 odcinki. Zobaczymy. Jeden ze skradzionych obrazów powinien gdzieś tu być. Mamy wymianę gotówki, najpewniej fałszywek. Dobra, zaraz, poczekaj. Jak tu? Aha, dobra, czyli muszę to rusztowanie chyba zdupczyć. Muszę jakoś ominąć ten sprzęt budowlany. No, powiem zmyślnie. Kolejne dzieło sztuki. Gratulacje, detektywie. Właśnie wygrałeś część łupów Waltera Hardiego. Słuchaj, nie obraź się. Pozwoliłem sobie spojrzeć do akt. Według świadków współpracowałeś z nową Black Cat. O co w tym chodzi? Powiedziała, że skończyła z przestępczością, a ja jej uwierzyłem. Próbowałem ją podszkolić, a ona zrobiła wiele dobrego. Przez chwilę. Niestety, stare nawyki wzięły górę. Dostałem cynk, że kradła od zbirów, których załatwiliśmy. Wpadłem do niej i znalazłem łupy. Znałeś jej adres? Chodziło tylko o robotę, czy... łączyło was coś więcej. Ale wypytuję. Chuj cię to obchodzi. Wracamy na osobisty grunt, detektywie. No tak, rozumiem. Wiesz, taka praca. Zadzwonię, jak znowu coś znajdziesz. No dobra, okej. Okay. Akurat mamy ten. Dobra, to już załatwmy ich, bo mam w sumie po drodze. Wymiana forsy na dachu? Powinienem się zainteresować. Nie możemy stracić mocy! Szef się wkurzy! Tak? Ej, urządzacie festiwal fałszywek i mnie nie zaprosiliście? To lepiej chyba niż spaść z piątego piętra, to znaczy z piątego, z dziesiątego piętra chyba, nie? Szybko poszło. Coś jeszcze? To jak... A, gruby przeżył! O cholera. Czekaj, gruby, co ja mogę... Co ci mogę dać? Dawaj, tym go. I go wyrzućmy po prostu. Adios, muchachos! Mafia i pranie pieniędzy. Odwieczny romans. Myślę, że jedna ze skrytek Hardiego jest blisko. O, gdzieś tutaj, dobra, czyli dobrze leciałem. Oj, czekajcie, za szybko. To pewnie tutaj. Jeszcze jeden, detektywie. Hardy ukradł dość, żeby się ustawić do końca życia. Prawie mi go żal. Myślę, że wszystkim wyszło to na dobre. Trup? Osierocona dziewczynka? Wierz mi, to nigdy nie jest dobre. Jest, jeśli masz na karku Marzię. Śmierć Hardiego naprostowała sprawy. Gdyby zniknął z dzieciakiem, gang nigdy nie przestałby ich szukać. Mógł zeznawać, zostaliby objęci programem ochrony świadków. Matki Marzi sięgają daleko. Od pewnych rzeczy nie można uciec. Słuchaj, zgodnie z aktami brakuje już tylko jednego obrazu. Dam znać, jak go odnajdę. No, zobacz, już mamy 36. I akurat po drodze do naszej misji głównej, więc superancko. Fajnie, że sobie ogarnę. Do jednostek w rejonie. Mamy napad. Prawdopodobnie Marzia. Dobra. Funkcjonariusze do Garment District. Mamy po drodze jak zwykle. Chyba zbiry Hammerheada przyparły kogoś do muru. Cześć, zesrańcy. Mogę też się pobawić? Gówno, jak nie wiesz co. Coś jeszcze?
Dobra, chciał mnie strzelić, ale mu nie pykło. Dobra, jeszcze ten z pałką chyba. I w auto. Rany, Spiry Hammerheada są aż nazbyt pewne siebie. Dobra, lecimy dalej. Ostatni obraz, moi kochani. Ostatni obraz. Dawajcie go. Zdaje się, że jeden ze skradzionych obrazów gdzieś tu jest. Ten budynek? Na tym budynku? Tak, już tu się świeci. Proszę bardzo. Sorry, Jamison, przerwę ci po raz trzeci. Ale był już kiedyś plekkę. Detektywie, znalazłem ostatnią skrytkę. Czy mam jeszcze czegoś poszukać? Nie. To ostatni element dziedzictwa Hardiego. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeszcze jedno. Masz rację co do nowej Black Cat. Miej na nią oko, dobra? To dla mnie bardzo ważne. Oho! To było dziwne. O co mu chodziło? Lepiej do niego zadzwonię i spytam. To pewnie jej stary. Przez ciebie wybrany jest nieaktywny. To pewnie robi jej stary! Dziwnie. Lepiej zajrzę na posterunek. Na bank to jest jej stary! Kurwa, mamy misję poboczną, nawet się odblokowała. Ja pierdolę, to jest na pewno jej stary i odnaleźliśmy i oddaliśmy mu wszystkie, jakie kurwa żeśmy znaleźli. O, w dupę, ale nas wycyckali. Jak nie Black Cat nas wycyckuje, to pewnie i on. Chociaż skąd on wziął numer od Yuri? To by musiało być interesujące, nie? Dobra, o Jezus, co ja przeleciałem nad nimi? Gdzie to jest? Gdzie to się dzieje? No tutaj. Bomby w aucie. Spider-Bot, okej, dobra, bomby w aucie, dawaj. Już mamy mniej więcej obcykane. Okej, kolego, znajdźmy resztę ładunków. Okej, pod tym nie przejdę. Gdzie to jest? Tam jest bomba, okej. Dobra, widzę. Powinienem poszukać migających świateł na detonatorach. Rozbrojemy. Dobra. Pora znaleźć resztę. Oj, poczekajcie, bo kurna czas mi szybko ucieka. Tam jest mryga, okej, mam następną, tam jest następna. Dobra, jest jedna po drugiej, dobrze. Rozbrojona, muszę dobra. Znaleźć pozostałe. Tam, spokojnie. Tylko jeszcze... Okej, jeszcze jedna. Śmietnik znowu? Nie. Oj. Muszę to obejść dookoła. Tam jest, dobra, na parkingu, mamy ją. Muszę minutka jeszcze zapasu, łatwiutko. Esunia. Spider-boty na ratunek. Ej, pięknie. Może posprzątałyby mi mieszkanie. Mógłbyś o tym pomyśleć. Dobra, wracamy na posterunek, bo jestem giga ciekaw tego motywu. Dawajcie, bo to jest normalnie... Gdzie jest nasz przyjaciel z wąsem? Hej, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Nie ma takiego. Pierwszy słyszę. Starszy koleś z wąsem. Albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Mówiłem! Tak, ktoś mnie wkręcił. Detektyw Maki, czy może raczej Walter Hardy? Hej, nie osądzaj mnie. Zrobiłem, co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Ja pierdolę. Co? Właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie chłopak. Zaopiekuj się moją córeczką. Ale na nas presję teraz rzucił! Co za gość! Taki naiwny. Muszę w końcu zostać bezdusznym cynikiem jak reszta świata. Wielki szwindel, no zostaliśmy zrobieni w totalne jajo, widzowie, kurwa mać, ale od razu jak po tym nagle zmienił tonację i podejście do tego, to jakoś tak się wyczuło, tylko że już było oczywiście za późno. No jeszcze rzucił nam tą presję, że zaopiekuj się moją córeczką, bo dobry z ciebie chłopak, czyli jakby wiecie, no kurwa, no nie wiem jak kto określić, no presja w chuj, nie? Ja cię kręcę. Dobra, zróbmy to przestępstwo jeszcze. Cześć chłopaki. Szkoda, że zamknęli Star Bandziora.
Ale ładną rozróbę zrobiłem, to muszę przyznać. Wiele bomby. Jeszcze ktoś? Jeszcze auto. Coś jeszcze? Dziękuję. Haracz, nie pozwolę Hammerheadowi położyć łap na tym mieście. Ech, kurna, widzowie, wyjdzie na to, że ja większość tego, co miałem zrobić poza nagraniem, zrobię w trakcie, bo po prostu wszystko jakoś nam idzie po drodze, że tak powiem. Dobra, idziemy do, w końcu do misji głównej. Ile? Nagle, patrzcie, mamy 41% kampanii. Już praktycznie połowę. To nie mówię, nie wiem. 4 odcinki, 5 wyjdzie z tego dodatku? No zobaczymy. Ale na razie ten dodatek bardzo mi się podoba. Jest fajny, mocny. Ładunki wybuchowe. Lepiej pogadam z saperami. Spidermanie, ci faceci chcą wysadzić budynek, jeśli nasz informator wyjdzie. A my nie możemy rozbroić bomb. Bez obaw. Wskażcie tylko, gdzie mam iść. Zlokalizowaliśmy główny ładunek. Rozbrój go, a uzyskasz klucz aktywujący. Dzięki niemu znajdziesz i rozbroisz resztę bomb. Okay. Rozumiem. Dam znać, gdy będzie już bezpiecznie. A to mamy dodatkową misję. Kurna, patrzcie. Przynajmniej tak jest oznaczona, jaka dodatkowa misja. Kiepski moment na spocone dłonie. Okej. Teraz poczekajcie, bo teraz tak. Finish jest tutaj. A my... Okej, mam tak. 5 tego. Nie. To tak będzie z góry. Będzie tu. Będzie tu. 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 Dajmy minus 2 na razie. Dajmy plus 3 i tu damy plus 3. Na razie docelowo. Ok, tu przedłużenie. Tak. O, tak i tak. Teraz tak. Plus, kurna, było po lewej czy po... Ok, czyli minus jest po tej. Dobra, czyli tu to muszę dać plus 1. Nie? To czekajcie, jak to jest? Plus 3? 4? 1? A, okej, okay. O Jezus, czemu ja tak głupio pomyślałem? Tak, dobra, mamy to. O nie, reszta bomb jest uzbrojona. Muszę się sprężać. Oj. Że one są wśród tego budynku, tak? Okej, okay, mam to. Okej, okay. Druga. Kurde, już miałem przez chwilę, wiecie, coś takiego, że będę musiał znowu kody wpisywać. Dzięki, teraz możemy już sami zająć się świadkiem. Nie ma sprawy, po prostu robię swoje. No jest, no i elegancko. Dobra, lecim. Do tej... Jezus, jak ona miała, już mnie denerwowała wtedy. Spellsfor? Pora wsadzić fanów Skrubol za Skrubol, przepraszam, Skrubol. Szybko poszło, co? Fani Skrubol. Musimy skończyć z takimi spotkaniami. Oj, a to skąd oni się wzięli? To wyglądają jak ci więźniowie, wiecie, z podstawki. Jedno się nie zmienia. Skrubol zawsze znajdzie jakichś frajerów. No, jak widać, no. Co próbowali zrobić? Sorry, mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas, bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. Uwielbiam reality show, a ty? Może, ale to trzeba być walniętym człowiekiem. Ach, niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Jak widzisz, Spidek... O, znajduj punkty wyzwań Skrubol. Aha, okej. Okay. Czyli to jest po prostu to... Aha, o masz, i to będzie jeszcze coś takiego, o nie. No nie, kurna, czemu wy mi to robicie? Dobra, tu będą pięści, tu będą ten, dobra, czyli...
Czyli coś, co ja będę chyba sobie robił poza nagraniem, ale no dobra, tutaj to jedno sobie już zróbmy to wyzwanie. No bo tak pokazowo, nie? FM, wiesz czym są generatory impulsów? Pozwól, że wyjaśnię. Jeśli ich nie wyłączysz, w całym mieście padnie elektryczność. O, a jeśli pomylisz kolejność... Sprężaj się! Okej. Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. O, patrzcie, stacja badawcza. Dobra. O, coś czuję, że to będzie ciężkie w chuj. No, za śladami, okej. Okay. Ale ja mam to jakoś rozwalać? Muszę użyć sieci. Dobra. Ogarnę kilka celów fotobomb, więc rozglądaj się. Zapotkę we właściwym. No już, poczekajcie, bo... Cię będzie premia! Za fotkę? Ej, czekajcie, bo nie ogarnąłem. A, dobra. Dobra, coś tam mi się udało. Gdzie ten generator zesrany? Bo ja gdzieś go ominąłem chyba. Kurde. Dobra. Załatwiony. Jedziemy dalej. Dawaj. Szybko, ładuj. Wiem. Liczy się kolejność wyłączania. Jak się liczy? Dobra, nieważne. Zsrać na... No nie! No i po nim. Czas na kolejny. Co, mam fotkę znowu kolejną? Dobra, OMG. Kciuk w górę! Ja pierdzielę, ale posrane jest to wyzwanie. Dobra, i ostatni. Gdzie jest ostatni? Ej, nie mam żadnej. Kurwa. Gdzie jest ostatni? Tam jest. Czyli ja coś pominąłem. Kurde, blaszuszka. Szlak. Niedobrze. Ale będę miał kijowe wyniki. Mogło być lepiej. No, dużo kijowe. 15. Ledwo co się załapałem w ogóle. Ja pierdolę. Naprawdę jesteś Spidermanem? A nie tym pozerem? Dobra. Nie ma co. Hej, Peter. Chyba znalazłam coś o kolejnym ataku Black Cat. Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał. Przesyłam namiary. Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Ta, będę uważać. Ona... Sam nie wiem. Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. O, czuwam bardzo zazdrosny głos. Ktoś jest za zazdrosny. Dobra, nieważne. Już jesteśmy na miejscu, na szczęście. Szybko poszło. Felicio, coś ty znowu zrobiła. Policja zablokowała całą ulicę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Opa. Siema. Co tu się stało? Spider-Man. Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się wyliże? Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki. Ale wyzdrowienie. To ona miała nie krzywdzić podobno ludzi. Muszę zajrzeć do alejki. Jeśli to sprawka Felicii, muszę ją znaleźć. Na pewno od tyłu pewnie zaszła. O, tak. A nie, tu mamy dowód w sprawie. Klara Magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Black Cat. O, wracają te łamigłówki. Dobra, spoko. Te mi się podobały. Czyli tak, to tu. Na razie się bawię, to tu. Nie, to już nie będzie pasowało, bo nie mamy tych z tymi. I tak, to tu na pewno. Jedna tu, dobra, to już jedno mamy rozwiązane. Tak i tak. Esunia, łatwo. Glin. Dobra. Jest ślad. Zobaczmy, dokąd prowadzi. No to lecimy. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy, niby mogę, ale...
Ach, muszę powiedzieć MJ, ona to ogarnie. Na pewno. Tylko jak mam... Wygląda na członka przestępczej rodziny Marcio. Stary, ale ten dres jest wygodny. Co tu się stało? Spowiadaj się. Spider-Man położył Vita! Załatwcie go! A oto i jego bracia. No nie... Zadarłeś z niewłaściwą stroną! Nie przyszło wam do głowy, że Vita oberwał właśnie za takie zachowanie? Spokojnie. Cicero nie pracuje dla Hammerheada i czuje się urażony. Szybko poszło, dobra. Pora wrócić do rzeczy. Spidey ojcem, to by było ciekawe. Ciekawe, jakbyś MJ się wygadał. Czy ona by cię normalnie, dopiero co wróciłeś do niej, ona by cię powiesiła za jaja na płocie. To chyba ludzie Hammerheada. Nie chyba, tylko na pewno. MJ. Wysyłam ci fotkę, sprawdź te rejestracje. Dobra, dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Co jest? Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Teraz... Wiesz, co będzie. Jazda czekaj. Za samochodem bez sanek czekaj. Pod spodem. Czekaj! Nie na mojej zmianie, kurwa. Hej, nie zgrywaj zdziwionego. Przecież wiedziałeś... Dobra, ładnie. Troszkę chłopów się poprzyklejało. O kurwa, tu grubasy są dwa, ale dobra, jednego wykorzystam eliminację. Tak, czyżby? Chodź tu gruby. Bole mi przyjebał. O kurwa, znowu. Trochę i po sprawie. Mordę. Dobra, łap swojego ziomusia, jak tak... O, dobra, jednak się przykleił. Nawet najlepiej wyszło. Dobra, leży i kwiczy. Czy tam był po prostu rysunek pendrive'a, czy ja dobrze to widziałem, tak swoją drogą, jak była otwarta książka? Super. A nie, to tam powinien być ten pendrive. Proszę panowie, pewnie przetrzymana. Pewnie przetrzymana. Śladem Cat. Ukończone. No i co dalej, MJ? MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin Magi. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest. Jest jeszcze coś. Taka tam sprawa... Nie mów jej! Takiego, chociaż może jednak... Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No, coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i... jest taka sprawa... Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i... O! O, mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. Kurwa, no nie graliśmy raczej w bierki ani w skrable. Muszę się rozłączyć. Ale ty jesteś idiota, nie mówi się takich rzeczy, babie, no ty kurwa... Głębie. On dzwoni jak trochę ochłonie. Mhm, na pewno. Prawda? Tak, no. To jak dopiero co się wprowadzałeś, to już możesz się wyprowadzać. Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Dobra, czyli mamy, rozwijaj miasto, aby... Okej. Okay. No ale no już tu wszystko mam zrobione. Mapy pozbieraliśmy, zostały wyzwania. No to chyba, że latamy sobie, zbieramy przestępstwa magii, żeby po prostu jakoś tak uzupełnić odcinek, żeby miał ładne... ładne 40 nawet minut, bo mamy aktualnie 32. Może coś ciekawego, bo tutaj już co chwilę jakieś bomby, jakieś coś, więc nie chcę robić wyzwań, bo wyzwania są po prostu takie mocno deprymujące, denerwujące. Więc wyzwania to ja sobie właśnie, jest, dobra, mamy przestępstwo. A przestępstwa szybko pójdą, szczególnie, że już mamy ile? 56% ukończenia dodatku, więc proszę was.
Będzie kaszka z mleczkiem. Dobre zarządzanie to dzielenie się informacjami. Prywatne spotkanie, wynoś się. Tak, a jeszcze myślę, wiecie co, ej, żeby was... urządzacie festiwal fałszywek i mnie nie zaprosiliście? Hej, Peter? O, Miles? Tu Miles. Tak sobie myślałem. To nie najlepsza pora. Nie, spokojnie, co tam? Ale przyjemno. Nic takiego, znaczy... Zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Można tak powiedzieć. Serio? Ale co? Konkretnie. W sensie, co teraz robię? W tym momencie? No... Chyba, że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Ta... No tak, pewnie brzmi jak prześladowca czy ktoś taki. Miles, w porządku. O czym chciałeś pogadać? O niczym, niczym. Sorki, mogę poczekać. Zadzwonię później. Aha, to żeśmy sobie pogadali. Spoko. Jakoś tak... Nie, dosyć nie mrawie do tego podszedł Miles, mimo tego, że no tak, on już też wie, że jesteśmy Spider-Manem. Mało tego, on też jest Spider-Manem. Do wszystkich jednostek. Patrole ścigają pojazd należący do Marii. O, dobra. O! Funkcjonariusze potrzebni znowu. Dobra, no to będzie ostatnie przestępstwo w tym regionie. O, masz, jak zwykle musiałem o budynek już zahaczyć. Dobra. Nie obchodzi mnie, dla kogo pracujecie. Zatrzymać się, już! Jak nasi prawnicy przychodzą do akcji. Dobra, już, ty tam się nie mów. Hammerhead ma swój firmowy dżingiel? Przydałby mu się. Dobra, ja jeden. Ja mam swój kawałek. Lewa strona znowu, prawa strona drugi. Teraz lewa strona kierowca z bombowca. Dobra, trzymaj, dawaj, pięknie. I jest sunie, a jeszcze nie jest sunie. Więcej zbirów? Ta walka wymyka się spod kontroli. Obijemy ci buźki. Spróbuj. Dobra. Choć raz. Wszystko. Przestępczość zdezorganizowana. Zdobyliśmy trofeum. Superancko. Bo mamy już tą dzielnicę, że tak powiem, obcykaną. Wyzwanie walki. No dobra, chodźcie spróbujemy to jedno wyzwanie jeszcze zrobić, bo oczywiście każde wyzwanie będzie inne. Tutaj coś z piorunem, czyli znowu te reaktory pewnie będą, bo one były tutaj, tak? Tu wyzwanie walki. A tutaj wyzwanie gadżetów. No to chyba, że wyzwanie gadżetów jeszcze sobie zrobimy. Jakoś tak przy okazji. Bo nie ukrywam, wolę te wyzwania... Oho. Cześć, MJ. Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie. Zareagowałbym dokładnie tak samo. Ciekawe. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? W liczbie mnogiej? W każdym razie jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuję na ciebie. Wiem. Okej, okay, chyba ty wiem, co pier... na nich jest. Dawno temu rodziny Maggi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć 5 dysków. Więc Hammerhead porwał syna Black Cat. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. No, Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się. Robi się, no nie, ale to co po prostu ta rozmowa. No ja spotkałem się z jedną, no raz za późno wyciągnąłem, no i wyszedł dzieciak. No trudno, no konsekwencja tego co robimy, nie założył gumy, nie wiadomo. Ale no kurna, ona już no dobra, ja rozumiem, okej, okay, ale ja spotykałem się z ludźmi. Czyli ją dziurawiło kurwa 7 czy tam 10. Przebieg jej poszedł do góry, ale jest spoko, nie? Nic się nie stało. On zamoczył w jednej, ona w niej 10 jest luz, kurwa. Ej, Boże. Dobra, nieważne. Ale jakoś mnie tak wkurwiło to. Dobra, wyzwanie walki. Lecimy. Zobaczcie! Moi fani szukają troli! Co się stanie, gdy jakiegoś znajdą? Nie chcę się przekonać. Lepiej odeślę ich z powrotem do więzienia. Okej. Okay. Mam jakiś czas czy coś? Nie, bo oni już mnie chyba widzą. Pokonaj wszystkich przeciwników przed upływem czasu. Okej.
Mam gadżety? Mam gadżety. No to dobra. O Jezus, nie tu! O, niezły pomysł, Spidey. Dobra scena walki się przyda. Nie! Ten knockout dał nam całą dostępny! O, moi fani to zawsze uczyli. Zobacz, jak tu u mnie przybyli. O, czekaj, czekaj. No, wychodź. Dobra. Czekajcie, czekajcie, bo ja was kuźwa nie widzę, ale chcę was w jednym miejscu. Jej! Jej! Ciągnijcie go na siebie! Ja ci kurwa dam. Zabolało to! Trzymaj, Spidey! Lubią nas! Tak, super. Jakoś mnie to nie cieszy. O, no proszę! Bo to bomba! Lepiej tam leć! Czekaj, 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 czekajcie, bo tu za dużo was na tym dachu, panowie. Rozkręcimy tę imprezkę! Jeśli myślicie, że pokonacie Spidey'ego, włączcie się. Dobra, do tego. Ktoś jeszcze? Jest jeszcze gagatek? Dobra, koniec. Nie, jeszcze co styka. A ty skąd tu się wziąłeś? Tam w ogóle jeszcze chyba na dachu jest, tak. Kurde, szkoda, że nie zał trochę czasu z... Nie, jeszcze, kurwa. Nie, Spidey, dawaj, dawaj, dawaj. Tu jest cała ferajna, kurwa mać. ROFL, napaliłeś! Hej, hej, nowi widzowie! Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał! Właśnie, pamiętajcie o subskrypcji kanału Walciego. Przede wszystkim. Walić tam jakoś tam. Ściągnijcie go na siebie! Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Jest! O! Ładnie najebałem. Nawet w połowie byłem tego, nieźle. Ale 67% widzów uważa, że mógłbyś lepiej. A niech się widzowie, szczególnie twoi, walą na pysk. Dobra, moi kochani. No i tutaj żeśmy tą dzielnicę skończyli. Tu mi zostały przestępstwa, tu zostały przestępstwa i wyzwania. Czyli chyba tam, gdzie są wyzwania, to będą przestępstwa. Więc moi kochani, myślę, że nie, może na następny odcinek uda mi się to ogarnąć. Jak nie, no to zaczniemy sobie po prostu misję fabularną. Dobra, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!